Mamy tutaj koło, i załóżmy, że jego obwód to 6π jednostek. Nie będziemy wnikać, jakie to są jednostki, po prostu jednostki. Zobaczmy, czy wiedząc, że obwód tego koła jest równy 6π jakichś jednostek, potrafimy powiedzieć, jakie jest pole powierzchni tego koła. Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy potrafilibyście takie zadanie rozwiązać sami. Możecie najpierw zastanowić się, jak rozwiązać ten problem dla tego konkretnego koła z tymi konkretnymi danymi, a potem spróbować takie rozwiązanie uogólnić i zapisać je dla dowolnego koła, zapisać przy pomocy jakiegoś ogólnego wzoru, który można zastosować bez względu na to, ile wynosi obwód. OK, zróbmy to teraz wspólnymi siłami. Kluczem do rozwiązania jest to, że znając obwód koła możemy obliczyć jego promień, a znając promień koła możemy obliczyć pole powierzchni koła. Wiemy, że obwód, który wynosi 6π, równy jest 2π razy promień. Ile w takim razie wynosi promień? Możemy obliczyć promień, czyli długość tego odcinka, dzieląc obydwie strony tego równania przez 2pi. Otrzymujemy po prawej stronie r, a po lewej pi podzielone przez pi to 1, 6 podzielone przez 2 to 3, czyli równa się 3. Długość tego odcinka wynosi 3 jednostki. No i teraz możemy wykorzystać fakt, że pole powierzchni koła równe jest pi razy r do kwadratu. Jeżeli znamy promień, możemy obliczyć według tego wzoru pole powierzchni koła. Będzie ono równe pi razy 3 do kwadratu co się równa oczywiście 9 pi w tym konkretnym przypadku jeżeli obwód koła wynosi 6 pi jednostek to możemy na tej podstawie obliczyć że pole powierzchni tego koła wynosi 9 pi jednostek kwadratowych podnieśliśmy promień do kwadratu długość promienia to 3 jednostki jeżeli podniesiemy to do kwadratu to otrzymamy 9 pi jednostek do kwadratu albo jednostek kwadratowych Zobaczmy teraz, czy możemy w jakiś sposób uogólnić te obliczenia, znaleźć jakiś ogólny wzór. Wiemy, że obwód koła wynosi 2 pi r. i wiemy, że pole powierzchni koła wynosi pi r kwadrat. Czy możemy na tej podstawie znaleźć jakieś wyrażenie albo wzór, który bezpośrednio powiąże ze sobą obwód koła i pole jego powierzchni? Podpowiem, że możecie rozwiązać to równanie ze względu na R i podstawić do tego równania. Albo odwrotnie, rozwiązać tutaj i podstawić tutaj. Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy da się to zrobić. No to po kolei. Rozwiążmy lewe równanie ze względu na R. Jeżeli podzielimy obydwie strony przez 2pi. Właściwie zrobiliśmy to już przed chwilą, to co nam zostanie? Po prawej stronie zostanie r równe obwód podzielony przez 2pi. I możemy tak wyznaczone r podstawić do wzoru na pole koła, które jest równe pi razy promień do kwadratu. A promień to obwód podzielony przez 2pi. Tutaj zamiast r możemy zapisać obwód przez 2pi. No i otrzymaliśmy zależność pomiędzy polem powierzchni i obwodem. Dokończmy obliczenia. Pole równe jest pi razy obwód do kwadratu podzielone przez 2pi do kwadratu, czyli 4pi kwadrat. Jeżeli to pomnożymy, to mamy w liczniku pi, a w mianowniku pi i pi pomnożone przez siebie. Pi przez pi kwadrat to 1 przez pi. I mamy wzór. Pole powierzchni koła równe jest obwód do kwadratu podzielone przez 4 pi. Zapiszmy ten wzór, bo jest to bardzo fajny wzór. Pewnie nie znajdziecie go w podręcznikach, ale warto takie rzeczy czasem wyprowadzać. Pole powierzchni równe jest obwód do kwadratu podzielone przez 4 pi. Można też do tej zależności podejść od drugiego końca. Jak obliczyć obwód koła, jeżeli znamy pole jego powierzchni? Z pewnością można podstawić liczby do tego wzoru, ale można takie równanie rozwiązać ze względu na obwód. Pomnóżmy w tym celu obydwie strony razy 4π, otrzymamy 4π razy pole powierzchni równe jest kwadratowi obwodu. Żeby otrzymać obwód, wystarczy obliczyć pierwiastek kwadratowy po obydwu stronach tego równania, czyli pierwiastek kwadratowy z 4π razy pole koła równe jest Obwodowi tego koła. Możemy jeszcze trochę ten wzór uprościć. Jeżeli czwórkę wyciągniemy przed pierwiastek, to będzie trochę prościej, ale nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że wiemy, jaka jest zależność pomiędzy obwodem koła i polem jego powierzchni.